14 lipca 2020 roku. Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Spojrzymy sobie na funta w dniu dzisiejszym z perspektywy danych PKB, z perspektywy raportu Office for Budget Responsibility, czyli biura związanego z odpowiedzialnością za budżet. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o PKB z Wielkiej Brytanii, najpierw serwisy pokazały cyfry zbliżone do odczytu z poprzedniego miesiąca na poziomie minus 20, a bardzo szybko Reuters to poprawił. Generalnie rzecz biorąc 1,8 miesiąc do miesiąca, spodziewano się 5,5. Rewizja poprzedniego miesiąca minus 20,3. Produkcja przemysłowa na poziomie 6%, spodziewano się 6,2. Po minus 20,2 poprzednim odczycie. Dodatkowo dostaliśmy dane ze strefy euro, a będzie to o tyle istotne, że za chwilę będziemy mówili też o eurofuncie. Produkcja przemysłowa w strefie euro 12,4, spodziewane było 14,9, po minus 18,2 poprzednim razem, czyli też słabiej. Natomiast jeśli chodzi o niemiecki ZEW i sentyment 59,3 wobec oczekiwań na poziomie 60,1, 63,4 poprzednio. Czyli tutaj generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o kwestie związane z danymi w Europie, to słabiej. No ale wracamy do słabego PKB i wracamy do raportu biura odpowiedzialnego za budżet. No i tutaj informacje słabiutkie. Bardzo słabiutkie, jeśli chodzi o zanualizowany PKB, to będzie według tego biura, znaczy w ramach roku, to będzie najniższy PKB, odczyt PKB w ostatnich 300 latach. 300 lat. W takim ujęciu bez odchyłów, spodziewają się spadku PKB w 2020 roku na poziomie 12,4%. W czarnym scenariuszu 14,4%, takim optymistycznym tylko 10,6%. No i fund od wczoraj już problemy z utrzymaniem poziomu. O tym żeśmy sobie rozmawiali. Gratulacje dla tych, którzy wykorzystali górny swing i osiągnęli pierwszy cel, a później osiągnęli również drugi. Ja umieściłem też analizę na TradingView. Ta analiza nie została zrealizowana, nie mieliśmy podbitki. Zaraz o tym sobie powiemy, ale po kolei. Generalnie rzecz biorąc, z perspektywy wykresu dziennego, fund reagował na tak zwany over-under. Czwartek, piątek, górne cienie. No i wczoraj był budowany górny cień i rozmawialiśmy sobie, że jeśli złamiemy poziomy związane z otwarciem tygodnia, to rzeczywiście intraday, te shorty mogą być w grze. Mówiliśmy sobie o złamaniu 26, 20, 25,90, że to otworzy drogę ewentualnie w kierunku 25, 15, 25. No i tego typu wydarzenia na funcie rzeczywiście miały miejsce i te poziomy w dniu dzisiejszym zostały osiągnięte. To, o czym wspomniałem i to, czego gratulowałem, bardzo wyraźne z perspektywy wykresu intraday, a mianowicie kwestia budowy górnego swingu w okolicach poziomów związanych właśnie z otwarciem tygodnia. No tutaj nie trzeba niczego tłumaczyć, ewentualnie jeśli ktoś potrzebuje uaktualnienia, to odsyłam do archiwum na kanale Forex Klubu i generalnie rzecz biorąc do fleszy edukacyjnych związanych ze swing tradingiem. Tak to wyglądało. W takim razie, gdzie jesteśmy z perspektywy funta na chwilę obecną? No i tutaj trzeba przyznać, że odbicie na obecnym poziomie nie będzie niczym nadzwyczajnym. Dlaczego? Bo mówimy o tym ostatnim tutaj lokalnym miejscu słabości i widzimy, że okolice 25 to również kwestia psychologicznego poziomu.
gdzieś delikatny dolny cień zaczyna być budowany. Tutaj oczywiście kwestie związane z dolnym ograniczeniem tego poziomu, w tym wypadku mówimy o okolicach zbliżonych do 24,40, 24,20, to jest ten w tym ruchu według mnie ewentualnie finałowy cel i ewentualnie możliwe podbicie. Zejdźmy sobie w takim razie na wykres intraday, popatrzmy w którym miejscu obecnie na funcie jesteśmy z perspektywy intraday, takie lokalne miejsce słabości będzie miało miejsce w okolicach 1,25. I nie zdziwię się, jeśli zobaczymy sobie retest tych poziomów, chociażby z perspektywy złamania tej konsoli, odłożenie tego samego dystansu daje nam poziomy zbliżone do 24,90, 24,95 i tutaj rzeczywiście próba podbicia teoretycznie mogłaby mieć miejsce. Natomiast mamy taki wyraźny ruch pięciofalowy tutaj dla fanów fal. A ja oczywiście do 5 i do 3 to zawsze powtarzam. Natomiast warto byłoby zastanowić się, jak podbicie na funcie będzie ewentualnie wyglądało, a jakie ewentualne scenariusze. I tutaj, jeśli się dobrze przyjrzymy w przypadku funta, to kwestia tego typu podbicia, którego świadkami już byliśmy, mówimy o ewentualnie przedziale w okolicach 50, 45, 55, co z perspektywy tego, o czym wielokrotnie w ramach potencjalnych stref popytu i podaży sobie rozmawialiśmy, jak się rusza ewentualnie market maker 12, 22, 45, 55, i rzeczywiście tego typu podbicie teoretycznie mogłoby mieć miejsce. No to jeśli mówimy o podbiciu z 24,90 o 50-55 punktów, okay, to będziemy mieli ten spadek baza kontynuacja, czyli spadek baza kontynuacja, ale oczywiście jeśli przetestujemy najpierw 24,90, bo jeśli rynek zacznie budować tutaj dolny swing i stąd będziemy chcieli się ruszyć około 55 pipsów, okay, to sytuacja nieco ulegnie zmianie i wtedy kwestia próby poszukania tych stopów nad dzisiejszymi maksami, a to jest funt, nie może być ewentualnie wykluczona. Wtedy jechalibyśmy prawdopodobnie w okolice 25,75, 25,80. Problemem będzie osiągnięcie poziomów, o których pisałem na TradingView. No, sytuacja uległa zmianie. Ja napisałem tą analizę intradayową 12 godzin temu, na koniec dnia wczorajszego. Niestety Azja nie przyniosła nam żadnego podbicia. W związku z tym, kończąc funta z dolarem, jeśli chodzi o kupujących, to prawdopodobnie właśnie w okolicach, z perspektywy intraday, właśnie w okolicach 24,85, ewentualna kwestia dokończenia biznesu 24,70, tutaj stopy pod tym dolnym cieniem, czyli w tym wypadku mówimy o stopach pod poziomem 24,65, 24,60, ok, i stąd próba podbicia, natomiast ewentualnie ci agresywni kupujący mają z tyłu głowy kwestię tych tego ruchu pięciofalowego do spodu, w związku z czym max 55 punktów, ewentualny cel byłby zlokalizowany w okolicach 25,40, 25,50 ze względu na spadek, bazę i kontynuację i te miejsce, które nie było testowane. Jeśli nie uda się tutaj agresywnym kupującym podejść pod rynek, bo zaczniemy zyskiwać z obecnych poziomów, to tak jak wspomniałem, sprzedający w okolicach 25,80, 25,90, ja w dalszym ciągu raczej kierunek na południe, jeśli chodzi o funta, to agresywna próba podejścia pod longi, o której wspominałem z perspektywy kupujących, ja tutaj sobie te poziomy odpuszczę. Funt również bardzo ciekawie wygląda, jeśli chodzi o kwestie związane z eurofuntem. Musimy sobie wrócić do perspektywy związanej z wykresem dziennym i jeśli pamiętacie, również na TradingView analiza intraday, że wracamy powyżej pewnych poziomów, to zaczynamy rozmawiać o longach. Ten powrót zdecydowany miał miejsce w dniu wczorajszym, tyle tylko, że nie mamy żadnego cofnięcia, żebyśmy się mogli ewentualnie podłączyć. Okay? Bo tutaj to jest miejsce,
ewentualnie, o którym sobie mówimy, i tak też to było rozpisane na TradingView, ok, ostatnie lokalne miejsce słabości, plus tutaj nam się dodatkowo wpisuje w ten układ wzrost, baza, kontynuacja. No cóż, niestety nie mieliśmy tak głębokiego cofnięcia, ale wszystko jeszcze tutaj przed nami z perspektywy Europejskiego Banku Centralnego, jeśli chodzi o czwartkową decyzję. Być może, że krótkoterminowe osłabienie euro będzie miało miejsce. Z perspektywy tego, czego świadkami jesteśmy na chwilę obecną, znowu posługując się jednym z edukacyjnych fleszy, no, dopóki nie zejdziemy sobie do poziomów, o których rozmawialiśmy, że mogą stanowić podpórkę tutaj w okolicy 90, no to ja będę próbował podchodzić dalej pod longi z perspektywy intraday. I tutaj kwestie związane z 90-50 to są te poziomy, jeśli pamiętacie na szybko, tak, jeśli jakaś formacja jest wybijana, na przykład głowa z ramionami, to książkowo mówi się o kupnie głowy, natomiast my ze względu na flash edukacyjny, na to, gdzie odrobina przewagi nad rynkiem, kupujemy trochę inne poziomy i tak to tutaj będzie wyglądało. Próba podejścia pod longi w okolicach 90-50 z niewielkim stop lossem i ewentualnym celem w okolicach 91. Kwestia, żeby się zmieścić z perspektywy intraday w 3R, czyli coś na zasadzie 90-50, 90-40, stopy pod tymi minimami, pod 90-35, no i tutaj z tej perspektywy, jeśli rzeczywiście tego typu układ na rynku będziemy mieli, to te 3R spokojnie się załapiemy. I ostatnia para, na którą chciałbym zwrócić uwagę z perspektywy funta, to jest kwestia funta z jenem. A jeśli mielibyśmy kontynuację wyprzedaży na ryzyku, tak jak to miało miejsce w dniu wczorajszym, to tutaj funt z jenem może być ciekawym rozwiązaniem, zwłaszcza że zatrzymaliśmy się w dość istotnym miejscu z perspektywy wykresu dziennego. Mówimy o okolicach zbliżonych do 135,50, 136 z próbą poszukania stop lossów w ostatni czwartek i ewentualną kontynuacją do spodu. W związku z czym myślę, że jakaś próba odreagowania, chociaż na Nasdaqu mamy dzień odwrotu i jeśli zostałby potwierdzony zejściem pod wczorajsze minima, takim agresywnym, właśnie na rynku kasowym, moglibyśmy już nie zobaczyć podbicia. W każdym bądź razie tutaj kwestia uzbrojenia się w cierpliwość, ten jen do najmocniejszych jeszcze nie należy, a gdzieś tam w tle przypominam, że w tle i o tym należy pamiętać Bank of Japan, tak? Podczas najbliższej sesji w Tokio, a w związku z tym podbicie w okolice związane z otwarciem tygodnia ewentualnie mogłoby mieć miejsce. I tutaj właśnie byliśmy dzisiaj, sesja azjatycka przetestowała te poziomy i tutaj ewentualnie szukałbym próby podejścia pod krótkie pozycje, zwłaszcza że nie można wykluczyć, że rynek te poziomy spróbuje przetestować. To byłaby próba nadbicia tutaj pewnych azjatyckich maksów, poszukanie płynności, zwłaszcza że rynek intraday próbuje kreować dolny swing, pokazując, że to zejście na dół było tylko i wyłącznie po stopy. Jak bym się nastawiał? No tutaj kilka rzeczy bardzo fajnie może się wpisać w ten scenariusz. Okay. Ruch zbliżony do tego, co widzieliśmy w dniu wczorajszym, mógłby nas doprowadzić po poszukaniu stop lossów do poziomu zbliżonego do 134,80, może 135, i to byłby przedział, który warto obserwować z perspektywy krótkich pozycji. Jak widać, okazje z perspektywy kupujących funta na rynku mogą się znaleźć, natomiast mnie osobiście pasuje niższa wartość funta i te scenariusze propodażowe, o których sobie rozmawialiśmy, bardziej do mnie przemawiają. Natomiast nie chciałbym nikogo ukierunkowywać. Tyle ode mnie. Funt był dzisiaj w centrum uwagi. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.